Wprost z konwencji programowej w Katowicach do Jasienicy Rosielnej przyjechał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W niedzielny wieczór 7 lipca polityk spotkał się z wyborcami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy szczelnie wypełnili salę miejscowego kina. Atmosfera i rozmowy, jakie w Jasienicy Rosielnej przeprowadzamy nie tylko z panią wójt, ale z mieszkańcami, to jest forma ładowania akumulatorów, przepraszam za takie techniczne sformułowanie, ale rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że wyjeżdżamy z Jasienicy Rosielnej zawsze podbudowani z dobrymi wskazaniami, choćby na dzisiejszym spotkaniu. Były pytania o konkretne sprawy, jak na przykład o Via Carpatia, ale także były wskazówki czy przypomnienie pewnych obietnic, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Prezydent Polski obiecał, że przyjedzie, mówimy o prezydencie Andrzeju Dudzie z kampanii wyborczej, że przyjedzie, jeszcze nie przyjechał, więc trzeba panu prezydentowi o tym przypomnieć i myślę, że to są właśnie takie dobre, twórcze rady lub wnioski, które powinniśmy realizować. Myśląc Polska to hasło konwencji programowej w Katowicach. Marszałek Marek Kuchciński przybliżył jej najważniejsze założenia. To rzeczywiście była wielka dyskusja o Polsce, ale przede wszystkim ona koncentrowała się na tym, co dokonaliśmy, jakie wnioski, jakie jeszcze słabe strony, bądź co należy wzmocnić. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, jest rzeczywiście oczekiwanie do takiego jeszcze bardziej roztropnego, spokojnego namysłu i wdrażania różnych programów, już bez takiej wielkiej emocji i energii, jaka do tej pory towarzyszyła. Do tej pory często spotykaliśmy się z taką postawą bardzo roszczeniową. Dzisiaj widzimy, że już większość Polaków patrzy spokojnie na swoją przyszłość i zaczynamy mówić i myśleć o bardziej konkretnie, bardziej racjonalnie. Po drugie, wydaje mi się, że dochodzi do nas ta wielka fala nowoczesności, jak chodzi o gospodarkę, w tym znaczeniu nowe technologie, wysoko płatne miejsca pracy, które wymuszają pewne nowe formy działalności gospodarczej. Po trzecie, widzimy bardzo wyraźnie, że te możliwości rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, one przechodzą również do takich województw jak Podkarpacie, a więc nie tylko koncentrują się w dużych miastach, tylko szerzej. Polityk podkreślił również znaczenie sztandarowych programów realizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczą one m.in. wsparcia dla rodzin wielodzietnych, obniżenia podatków czy rozbudowy dróg lokalnych. One w tej chwili dają efekty, ale widać, że to jest wszystko za mało, że to jest dopiero początek. Przed nami wyzwanie, jak kontynuować te projekty, a po drugie, jak utrzymać rozwój i jak przyspieszyć niektóre programy, jak na przykład dotyczące dokończenia reformy edukacji, chodzi o program przede wszystkim, czy w sprawach związanych z ochroną i służbą zdrowia. Mam świadomość, że to jest wyzwanie ogromne. Zdrowie to jest właściwie sprawa bezpieczeństwa zdrowotnego, dotyczy każdego Polaka, ale i mamy świadomość, że to w ciągu 3-4 lat nikt nie znajdzie recepty. To jest praca na dłużej, na więcej lat. Musimy wygrać wybory, żeby kontynuować ten program.